Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinho, witajcie w kolejnym odcinku Hydrofobia Profesji. Powracamy, wybaczcie oczywiście już tak na początek, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, ponieważ jakby to powiedzieć, no niestety przez tego chyba wniosek wyszedł, że jednak przez brak wolnego miejsca na moim dysku w komputerze biurowym spowodowało, że urwało się, można powiedzieć, połowa materiału i postanowiłem, że spróbuję mniej więcej w tym samym momencie dojść do momentu, gdzie mniej więcej doszliśmy w poprzednim materiale, dlatego wznawiamy grę i no cóż, troszeczkę tutaj, można powiedzieć, się działo, ponieważ no troszeczkę, można powiedzieć, tutaj wodę troszeczkę pourywało i więcej tutaj będziemy pływać. No dobra, gdzie mamy w tej chwili, ponieważ poprzednio, kiedy to rozgrywałem, to minęło jakieś trochę czasu. Dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Dlatego otwórzmy może drzwi, bo tu zauważyłem, że mogę. Pytanie, czy to w ogóle mnie gdziekolwiek doprowadzi. Oj, chyba nie za bardzo, bo widzę, że nie za bardzo mogę tutaj wydostać się, ale kurde, chcę się wydostać na powierzchnię, o właśnie. No i teraz pytanie, gdzie ja mam iść, ponieważ strzela do mnie, czy co? Nie, jednak nie za bardzo. Dobra, gdzie mamy płynąć w sumie? Poczekajcie, weźmy shift i zobaczmy, czy tu... O, tu mamy jakąś skrzynkę, tak zauważyłem. Możemy tu wziąć? Oj, a to jest do ammo, dobra. Dobra, fuck logic. Co teraz? Jak się odpalało mapa? M, N, H, G, F. F to jest oczywiście latarka. E, Q, Z, X. Kurde, nie pamiętam. Tap! Dobra. Cały czas mamy dołączać do mili, ale dobra, mamy tutaj mapę, więc sobie chcę wykorzystać to. Dobra, mamy płynąć tutaj w prawo. Dobra. To nie powinno być zbyt trudne, tylko musimy płynąć. Naciskamy E i pływamy w stronę. Kurde, te chichoty mnie trochę przerażają, tak szczerze powiem. O kurde, wróć do wejścia do sektora i kurde, widzę tu jakieś latarki chyba. Dobra, na razie chcę się wydostać, tylko najwyraźniej nie mogę. O dobra, teraz już mogłem, ale kurde, już mnie tu snajperzy celują. Nie wiem, czy już padł. O, no to będzie czarno. Czarno już to widzę w tej rozgrywce. Gin. Jezu, jak pięknie się podbijał. Ale kurde, to będzie bardzo ciężkie zadanie, ponieważ gdzie mam w ogóle płynąć? A, w tamtą stronę, dobra. Wyłącz prąd. Ciekawe jak. Czyżby mieliśmy to zlikwidować? O, snajperzy nas sporo trafią, ale kurde, muszę się szybko wydostać. Kate, proszę cię, dobra. Ale zaraz będziemy musieli znowu wypłynąć. A, dobra, mamy teraz iść w tamtą stronę. No dobra, płyniemy. Musimy wyłączyć prąd. Wait a second, czy ja już to w ogóle nie robiłem? Nie jestem do końca pewien. A, dobra, już, dobra. Już sobie przypominam. Wtedy, jak nagrywałem, to strasznie się męczyłem przy tym. O, dobra, pod wodę. Nie wiem, gdzie są przeciwnicy w ogóle. Tutaj, fuck. O, to będę musiał strasznie teraz umijać. No, ale dobra, już nie jest najgorzej. Już teraz sobie przypominam, o co chodziło wtedy w tym zadaniu. Ale chcę się pozbyć od razu już tego przeciwnika. Chcę wyjść na powierzchnię, tylko kurde, jak mam to zrobić? O, dobra. Teraz postaramy się te kable zniszczyć. Jak najszybciej. Dobra. Teraz musimy wypłynąć. Kurde, postać mi się trochę zbugowała. A, dobra. No nie no. Wypłyj, wypłyj, Kate! Kate, no proszę cię!
No co jest, Kate? No, ja pierdzielę, co się z nią się stało wtedy? Dobra, musimy w niego tego trafić, żeby mieć spokój. No dobra. Zniszczmy to może przy okazji. No i dobra, teraz płyniemy w tamtą stronę jak najszybciej. Ach, snajperzy jechani. Tylko kurde, chcę właśnie wydostać się, tylko nie mogę za bardzo. O! I teraz. Strasznie mnie napierdzielają. No i padnę. No dokładnie. Kurde, no. Tak czułem, że coś będzie nie tak. No wybaczcie, no niestety tak. Niestety u mnie się złożyło. Jeszcze takie dziwne bugi chyba z tego mogą potwierdzić. Dobra, jeden pad. Postaramy się troszeczkę szybciej to zrobić. Jeden, drugi, trzeci chyba. Tak. Tu jeszcze powinien być. No tu mamy nawet dwóch. Więc to jeszcze pięknie. Tu jeszcze pozbędziemy się tego kolesia. Pad w ogóle? Dobra. I teraz szybko wypływamy na powierzchnię. Chcę się wydostać. O! Szybko się pozbywamy tego kolesia. Tylko kurde! No nie wierzę. Ach, to jest zbyt ciężkie zadanie, naprawdę. No już mnie to znowu wkurza. Jak mam to niby zrobić? No, chcę się pozbyć tego kolesia na początek. Teraz zajmiemy się tymi tutaj dwoma. O, dobra, tu już nawet jeszcze lepiej zrobiłem. Pozbędziemy się tych kabli, które tu są. Postaramy się wypłynąć. Tak jak teraz. Dobra. Jeszcze mamy jeden kabel, który trzeba zlikwidować. Ale kurde, za każdym razem, gdy wychodzę na powierzchnię, muszą pojawiać się nowi. Ach, no zginiesz, ziomuś? Teraz zginąłeś. Kurde, naprawdę, oni są tak czasami wkurzający. O, tu mamy na przykład jakiegoś snajpera. Nie wiem, czy nawet go załatwiłem. No, postaramy się. No i następnie przyszli. No kurde, jak zaraz mnie wkurzą. Nie lubię właśnie takich poziomów. Szczerze wam to mówię. O, czyż mam trafił kogoś? Chyba tak. Dobra. No, wypłyń na powierzchnię, Kate. Dobra. Teraz postaramy się troszeczkę tutaj postrzelać. O, tutaj mamy na przykład takiego ziomusia. Pozbędziemy się go. Teraz pozbędziemy się tego tutaj. No, szybko. No nie. Zgin. Ah, dobra, jest, dobra. Jest już najgorzej. Jest bardzo dobrze. A teraz trzeba się jakoś pozbyć się tych tutaj. Zrobimy tak jak standardowo. O, na przykład będzie takie ułatwienie. A, dobra, chujowo teraz mi to wyszło. Tu jeszcze jest jakiś ziomuś, ja tam wiem. No, zgin. Dobra. Mamy już troszeczkę luzu, tak mi się wydaje. Ale na wszelki wypadek użyję jeszcze takiej jednej beczki. No dobra. Czy to już wszyscy? Chyba tak. Jeszcze jest przynajmniej jeden snajper. Gdzieś się tu ładnie wykampił, ale dobra, już się go pozbyliśmy chyba. Jeszcze na wszelki wypadek się jeszcze porozglądam. No nie, jeszcze przeżył. No kurde, zgin, no. Teraz już możemy teraz na spokojnie użyć, żeby to wszystko zregulować. Dobra. No oczywiście jak zwykle mamy tutaj na czas. Jeszcze tutaj szybko ustawiać, ponieważ oj. To mam troszeczkę inne. No dawaj, bo to co są sekundy, naprawdę. No jakoś tak. No jeszcze, kurde, no to będzie ciekawe.
Dobra, i sukces. Jest dobrze. Uff. Dobra, przynajmniej nie było najgorzej niż ostatnio wtedy. Ja się męczyłem dwa razy chyba dłużej. No dobra. Coś tu, że i tak też to nie koniec, bo ja pamiętam wtedy tutaj było... O właśnie, o wilku mowa. Spalmy ich tutaj, jeżeli już się o to uda. Oczywiście załadowaliśmy broń na full. O, chodź tu, chodź tu. A, chyba trafiłem pięknie. Tutaj jeszcze pozbędziemy się tego kolesia. Człowieku, co ty chciałeś? Jeszcze go dobijemy w razie czego. Ja wiem, że jest taki jeden, który jeszcze przeżył. No i właśnie, o wilku mowa. Jeszcze go dobijemy w razie czego. No dobra, i co w tej chwili mamy zrobić? Bo już z tego co ja pamiętam, w tym etapie już zakończyłem wtedy tamten odcinek. Ale najwyraźniej, kurde, jeszcze to jeszcze nie koniec. Ktoś mi tu strzelał. No dobra, jest, jest. Kurde, czy oni się tu co chwilę respią, czy co? Już naprawdę nie mam bladego pojęcia. No tu jest ten, który jeszcze przeżył. Dobra, teraz już powinien paść. Ale... Co ja mam w tej chwili zrobić? Tap. Powróć do wejścia na Shant Plaza. Gdzie to jest konkretnie? To nie jest w tych rejonach, co ja tu widzę, ale najwyraźniej mam iść za tym znaczkiem tutaj nade mną. No to co? Tylko jeszcze tak się rozglądam, czy tam pod wodą nie będzie nikogo. No ale dobra, jedźmy. Wypłyjmy w dół. Zależy, tam się znajdzie, ale chyba nie ma nikogo. Albo jest, ale już dobra. Miejmy to w dupie i już po prostu płyjmy. Czy ja widziałem tu kogoś? Nie wiem. Ale otwieramy drzwi. Trzeba płynąć jak najszybciej. Nie wiem co tam zrobiłem, ale kurde załatwiłem jakiegoś ziomusia. Ale kurde trzeba płynąć, trzeba płynąć. Dawaj Kate. Do samego końca. O kurde. Spory damage. I teraz do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, jest dobrze. Nie wiem co się dzieje, ale teraz to trzeba jakoś ogarnąć. Co teraz mamy zrobić? Teraz mam iść na górę. Tu są schody jakieś, dobra. To już nie jest najgorzej i kurde już muszą strzelać. Skąd? Dobra, na razie wyjdźmy tu. Odetchniemy wtedy. Dobra. Użyjmy tego. Postarajmy się tego jeszcze dobić. Ludzie, kurde. Nie wkurzacz mnie. Szczególnie, że już znowu jest to kolejna gra, która naprawdę mnie może wkurzyć. Ja szukam jakichś takich przyjemnych, a przynajmniej w LoLu tak nie jest, tak można powiedzieć. O, mam wyłączyć prąd znowu. Kurde, żebym znowu nie zginął. Naprawdę, to już jest naprawdę mega wkurzające. Dobra, spróbujmy może, ale jednak to nie wystarczyło. No cóż, nie używam tamtych broni oczywiście, z kilku powodów to może... Tylko dlatego... O kurde, mogłem to rozwalić. Ale dobra, już przynajmniej nie jest najgorzej. Tam widziałem na pewno jakichś przeciwników. Bo celowali mnie w tamtą stronę, ale kurde nie widzę tu nikogo, tak szczerze powiedziawszy. Wiem, że jedynie muszę tu przenieść, bo tutaj miałem wyłączyć prąd. Nie wyłączyłem, nie wiem czy to miało sens zniszczenie, czy... no ale dobra, mamy teraz iść w tamtą stronę, więc... zasuwajmy. Nie, nie będziemy używać, chyba że to... Nie, zaraz, jak mam tam w ogóle wejść? Wait. Co ja mam w tej chwili zrobić? Czekajcie, mam tu coś do zniszczenia. Oj, chyba... A, dobra, to... No dobra, to już przynajmniej miał sens. Ale dobra, co ja mam w tej chwili zrobić, żeby tam wejść? Powiedzcie mi... Nie. Skąd? Skąd te lasery? A, stąd! Kurde, wychodź. Kurde, już mam dosyć tych...
Lasero, kurde, ziomusiów, którzy mnie wkurzają co chwilę. Tylko pytanie, gdzie oni są? O, tu już chyba coś widzę. O, dobra, już widzę ten lasery, kurde, które tam latają. Gdzie są? Gdzie oni są? Nie chcę wypływać oczywiście, no bo to byłoby trochę głupie. O, tu coś widzę, widzę, widzę. Już widzę. Kieruje mnie tutaj jakiś... O, tu widzę. O, jest, dobra. Chyba widziałem, że już zginął, ale dobijmy go na razie czego. Tu jest. Tu już widzę. Trafiłem? Trafiłem, dobra. Oh, mamy troszeczkę spokoju, ale kurde... dalej muszę rozwikłać... a czekajcie, ja nie mogę wejść tam w te takie... czułość? Poczekajcie, zaraz zobaczymy. Tak, dokładnie, dobra. To... czekaj, skąd? Skąd? Dobra. Nie wiem, co mam zrobić, ale kurde... nie ma co. I... hop! Dobra. Otwieraj drzwi, otwieraj drzwi, otwieraj drzwi! Dobra. Kij tam, zabijmy tych ludzi, którzy tam są pod wodą, dobra. Tu się wydostał jakiś ziomuś, ale to był jego błąd. Tu widzę, 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 widzę. O, dobra, pięknie dostał. Ale czy... a dobra, mieliśmy... a dobra, tak, mieliśmy to rozwalić, więc to nie było zbyt trudne. I co, znowu tu mamy przeciwników od stos, czy... chyba nie. Nie za bardzo już tu widzę. Oczywiście spadki FPS-ów nie brakuje oczywiście, ale tym się jakoś teraz nie przejmuję. Włamiemy się oczywiście. Postaram się oczywiście. Jeszcze teraz to jest... kilka... już nawet nie wiem, czy nawet ponad 5 minut. O kurde, co to jest? Dobra, już przynajmniej się z tym poradziłem. Co teraz? O, teraz to już to w ogóle jaka faza. Wait, wait, wait. Oj, to trzeba być idealny, no true story. Nie, włamy nieudane. I co teraz? Co to spowoduje? Aha, czyli w ogóle mi się to nie udało, czyli muszę jeszcze raz. Kurde, to było trochę ciężkie, to muszę przyznać. Trzeba to... dobrze to ustawić. Zobaczę już. A teraz to będzie teraz taka masakra. Co ja mam tu ustawić? O, o, dobra, 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 jest git, git, git. Jest sukces, dobra. Uch. Kolejna jakaś udana akcja. I co, znowu mam przejść na drugą stronę, tak? Tak, mam wrócić do wejścia do sektora Chateau Plaza. No dobra, będzie troszeczkę taki... ohaha. Siema, ziomuś. Yo. Jak tam życie? U mnie dobre, ale chyba ty zginiesz. Hihihi. Dobra. To chyba jeszcze nie koniec z tego, co wiem. Czy ja mogę tu w ogóle tą szybę zlikwidować? No nie za bardzo. Ale wiem, że tam przeciwników chyba nie będzie, nie będzie brakować. Coś tam widziałem do zniszczenia. Czy to chodziło tylko o beczkę? Coś tu. Coś tam widziałem. Chyba trafiłem, tak? Tak, trafiłem. A, beczkę zniszczyłem. Achu. Coś tam widzę. Ale chyba to beczka. Chociaż nie. Coś tam? A może? I teraz właśnie przeciwnicy wkraczają do akcji. Trafienie w nogę to w ogóle nic nie dało, ale teraz już w ogóle trafiłem. Wow. Dobra, teraz trzeba było się cofnąć, nie było co. Ale coś tam widziałem. Tu czy tam? Tu! Kurde, jaki cwaniak! Surprise, motherfucker! Chodź tu! Chodź tu! Wiem, że tam... o, chyba trafiłem, dobra. Nie, nie, a co? Trzeba już teraz szybko płynąć, póki co. Jeszcze póki nie ma przeciwników coraz więcej. Trzeba to wykorzystać. Dobra, teraz mniej więcej idziemy teraz drogą, gdzie mieliśmy mniej więcej jeść. Kurde,
Tylko teraz pytanie, czy ja tu w ogóle przejdę z tym ogniem. Chyba tak, na luzie. No dobra, i co teraz? Jakie jest dalsze moje zadanie? Dalej mam powrócić do wejścia. A, to jest niedaleko, sami zobaczcie. Masz, dobra, już nie będziemy kombinować. Muszę być ostrożny, ponieważ tu nieraz mogą coś tu nas zaskoczyć. O. Co to się dzieje? Wow, siema! Wow. Dobra, tutaj nie było zbyt jakoś... padniesz? Padłeś chyba. Tak? Padłeś? O, tu jeszcze jest jakiś ziomuś. Chodź tu. Jak tylko wyjdziesz, to wiesz, co się skończy. O, dokładnie. Zajebiście, tylko gdzie? Mam iść tędy? Czekajcie, tak się na szybko. Wait. Chyba tak, bo tak mnie mapa kieruje. No dobra, najwyraźniej. O, coś tam widzę. Nie wiem, czy... O kurde, to ja muszę i tak iść jak najszybciej, ponieważ może to mnie zabić, więc trzeba to już jak najszybciej. No, chodź. Dobra, to już dobra, przynajmniej... tu były tabletki, więc nie było to daleko. Tu widzę. Dobra, trafiłem. Ale co dalej? Najwyraźniej chyba muszę teraz iść pod wodę, więc pod wodę schodzimy. Jak to w ogóle czasowo, bo muszę uważać, ponieważ już jesteśmy powoli przy końcówce. Wow, i teraz pytanie, gdzie mam płynąć? Teraz to jest pytanie. Gra mi każe, żeby zejść pod wodę, ale super, gdzie? Tu? Czekajcie, tu chyba coś mam. Nie. Mam to coś zniszczyć? Nie. To było tylko. No, coś tam było do użycia. Wait. Żebym się nie pomylił. A, dobra, chyba wiem, o co chodzi. Tylko teraz musimy zejść pod wodę. Wyjść z wody. I teraz postaramy się. A może i nie? Kurde. Wait. Super, że ja mogę używać przedmiotów, ale kurde, jak mam tam popłynąć? Nie. No bo raczej tutaj na powierzchni... A czekajcie, a tu mogę przejść jakoś jak wtedy? Nie ma tu jakichś rur? Kurde, jest tak ciemno, że ja nawet nie wiem. No nie wiem, czy najlepszą opcją byłoby wejście tam na górę, ale... Ale wyraźnie nie o to chodzi. No czekajcie, spróbujmy mniej więcej... Tu. O, dobra. Kurde, miałem po prostu wejść troszeczkę pod, wyżej. I co dalej? Otwórz drzwi. Chyba wiecie, co ja zrobię za chwilkę. Nie? To nie o to chodziło? Czekajcie, chcę wydostać się. Czekajcie. Tu. Nie, dobra, zejdźmy jeszcze raz pod wodę. Nie, no, musimy jeszcze raz rozwalić. Dobra, jest git. Teraz to już nie powinno być żadnego problemu. Użyjemy. Oczywiście to mogę oczywiście zanieść czy coś. Ale chcę się wydostać na razie z wody, odetchnąć i już zasuwamy znowu. Tylko musimy otworzyć szybciutko drzwi, tylko kurde, nie chcę tego trzymać, tylko już płynąć, dobra. Teraz mam płynąć tu. Jezu, znowu motyw z tym, serio? To wait. Najpierw się wydostanę z wody. Znowu jakieś te kładziewa. Dobra, mniejsza z tym. Skupmy się oczywiście na misji. Użyjmy. A dobra, już przynajmniej przypomniałem sobie, jak się wynurzę, ale to już będę już pamiętał na przyszłość.
czekajcie, C. Kurde, serio, już zapomniałem. E, dobra, E. Wydostaniemy się z wody. E. I teraz szybciutko. No, oczywiście to już wiem, co mam zrobić. No, puść. Dobra. Z wody, z wody, z wody, z wody. Dobra. I teraz co? Jeszcze jedną pewnie musimy użyć. No to jedziemy. No nie wiem, ile beczek. Chyba 3 maksimum. C. No C. Puść, 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 puść. Ale nie za bardzo, chyba nie może. No. Puścisz? Puścisz, dobra. Zapomniałem, E się puści, nie C, Boże. Dobra, chyba beczka już... Beczka. Właśnie to coś już powoli... No i już jesteśmy, super. Dobra, co ja mam w tej chwili zrobić, ponieważ... nie mam dla tego pojęcia. Dobra, pójmę może już po prostu, ponieważ znowu będzie podobna sytuacja jak z poprzedniego. Czy ja już tutaj nie byłem i zaraz to będzie winda? Dokładnie. Ale dobra, kochani, wiecie co, my tutaj sobie zakończymy odcineczek, no tak jak już w jakimś konkretnym miejscu akurat się znalazło. No i cóż, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Akurat dobrze, że już po małym problemie i mam nadzieję, że tym razem bez żadnych problemów przygotuję ten materiał. No ale oczywiście też również zapraszam jeszcze do jeszcze jednej rzeczy. Zapraszam was na portal gamesboard.pl, gdzie tam możecie znaleźć informacje ze strefy gier komputerowych z PC, PlayStation, Xbox i tak dalej. Także zapraszam i dzięki wielkie i do usłyszenia w następnych materiałach. Dzięki wielkie, na razie.